Otwieram 71. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych. Obecnie na sali jest obecnych 17 radnych. Stwierdzam kworum, stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam Pana Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, witam Pana Skarbnika, witam media i wszystkich obecnych na sali. 71. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek Burmistrza Miasta w trybie paragraf 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał Panie i Panowie Radni otrzymali w przypisanym statutem terminie. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Jesteśmy w punkcie 2a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/71. Poproszę Panią Radną Lucynę Jędryczka, Przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu. Dochody. Dział 758, rozdział 758.01. Zwiększenie o 30 000 zł dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych do szkoły muzycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853.95. Zwiększenie dochodów o 3222 zł z tytułu refundacji części podatku VAT związanego ze wzrostem cen energii oraz 3060 zł z tytułu rekompensaty za używanie innych źródeł ciepła. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 600, rozdział 613, zmniejszenie o 749 000 zł plan wydatków związanych z przekazaniem dotacji Urzędowi Marszałkowskiemu. Jest to dalsze rozliczenie wybudowania nowego mostu w ulicy Poniatowskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 1 582 000 planu wydatków na przebudowę placu Westerplatte. To dotyczy tego, że zwiększeniem funkcjonalności obiektu, a także zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, które w przyszłości przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji obiektu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 700.07, zmniejszenie o 1 000 000 zł planu wydatków, które były przeznaczone na budowę kontenerów mieszkalnych. Zadanie to nie będzie realizowane w 2023 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.32, zwiększenie o 30 000 właśnie tych planów wydatków na zakup instrumentów muzycznych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853.95, zwiększenie o 6282 zł i 95 groszy planu wydatków na refundację części podatku VAT związanego ze wzrostem cen energii oraz tytułu rekompensaty za używanie innych źródeł ciepła. Opinia pozytywna. Dział 900 i w tym rozdział 905. Przepraszam Pani Przewodnicząca, Panowie skończyli dyskusję. 7 000 zł planu wydatków przeznaczonego na opracowanie wniosku i studium wykonalności projektu w ramach programu Polska Wschodnia i działanie 0202 adaptacja do zmian klimatu. Komisja zaopiniowała pozytywnie i rozdział 995 zwiększenie o 120 000 planu wydatków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego właśnie projektu. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Pani i Panów Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Radna Elżbieta Zabłocka. Ja chciałam dopytać o zwiększenie o ponad 1,5 miliona na przebudowę placu Westerplatte. No tutaj czytamy, że mają być jakieś nowe technologie i tak dalej. Ja chciałam dopytać, co się stało w ciągu 2 lat, jakie nowe technologie weszły, że my raptownie stwierdziliśmy, że musimy zastosować nowe technologie, których nie było poprzednio i musimy zwiększyć o 1,5 miliona wydatki na ten cel. Także to pytanie, a potem jeszcze będę realizowała, dobrze? Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos?
Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy mieszkańcy. W projekcie uwzględniano formułę zadaszenia tak naprawdę jednomembranową, czyli jedna forma zadaszenia. W sytuacji, kiedy ten plac, te zadaszenie jest otwarte na dwie strony, a po przeliczeniu wszystkiego bardzo dokładnie, bo jednak to wszystko też było liczone na poziomie też, powiem wprost, jeszcze jak plac miał być na tym niskim poziomie i zagłębiony, a nie na podwyższeniu, okazało się, że te warunki, które w tym momencie były w poprzednim projekcie, nie są doskonałe, aby była odpowiednia widoczność. Czyli tworzymy tak zwaną formułę jakby dwumembranową z przesunięciem na dwie strony. Podnosimy scenę ze względu na to, że są uwarunkowania techniczne, które są zmienne w tym okresie, się zmieniły, jeżeli chodzi o rajdery też zespołów, jeżeli chcemy ściągać porządne zespoły, jeżeli chodzi o wielkość tak zwanej sceny, wysokość tej sceny, a za tym idzie też i całą powierzchnię zewnętrzną. Zadaszenie powoduje też zwiększone wygięcie poszczególnych elementów. Zabezpieczyliśmy to też, aby ta membrana, która jest bezpośrednio zadaszeniem, nie była ściągalna, czyli była całoroczna, żeby nie trzeba było tego ściągać na zimę, na nowo wieszać, więc koszty same tego ściągania byłyby ogromne. Wstępnie nie było do końca wiadomo, czy ona będzie demontowalna, czy nie. Przedłużona jest tam bezpośrednio gwarancja. Zrobione są też dodatkowe rzeczy, które nie były zaprojektowane. To są kratownice na nagłośnienie po obu stronach. Zrobiliśmy też zamiast jednego kanału dwa kanały technologiczne, aby nie było sprzężeń, czyli w stronę amfiteatru, czy w stronę placu, aby nie było sprzężeń związanych z dźwiękiem. Jest kilka innych rozwiązań, ale powiem tak, głównym kosztem jest tak naprawdę zwiększenie tej powierzchni membrany i dostosowanie do obecnych warunków, bo z 500 metrów planowanych wyszło nam 750 metrów. To jest naprawdę duża różnica, bo jest prawie o połowę większa. Z tym, że to, co mówiłem też na komisji, bo tłumaczyłem dość szczegółowo, powiem może w skrócie. My na każdym etapie tej inwestycji mamy na poszczególnych już działach oszczędności. Protokół konieczności wymaga wykazania pełnej kwoty i zabezpieczenia w budżecie pełnej kwoty przed rozliczeniem z tego protokołu konieczności, czyli wykazania w budżecie możliwości sfinansowania tego, co określa protokół konieczności. Rozliczenie ostateczne może wykazać nam tak naprawdę nawet oszczędność, niewielką oszczędność na tej inwestycji. A z tego, co wiem, bo już jest wszystko zakontraktowane, w większości, przepraszam, zakontraktowane i zakończono tak naprawdę roboty ziemne w 99%, tam jest 1% na dopięcie i tak naprawdę idą roboty nawierzchniowe. Same roboty podziemne okazały się sporo tańsze w stosunku do tego, co planowaliśmy. Nie było dużo niespodzianek i tak naprawdę w rozliczeniu rzeczywistym już w momencie określenia ilości zużytego materiału i tak dalej, wyjdziemy na tak zwany kosztorys, nie kosztorys, tylko już rozliczenie ostateczne i to nam tak naprawdę wykaże koszty inwestycji, ale aby móc podpisać umowę ostateczną z wykonawcą, z podwykonawcą tej struktury, o której mówię, czyli zadaszenia samego amfiteatru, musimy mieć zabezpieczone środki, przynajmniej na papierze w budżecie. Dziękuję. Proszę, panie radny. Panie burmistrzu, z tego, co pan powiedział, wynika, że projektując ten plac, nie mieliście zupełnie zielonego pojęcia, co robicie. Nie mieliście zupełnie pojęcia o tym, kogo będziecie chcieli zapraszać. Nie mieliście pojęcia o tym, jaka ma być to zadaszenie. Z tego, co pamiętam, to całe zadaszenie nie było ujęte w projekcie. Było dopiero później zaprojektuj i wybuduj. A więc każda inwestycja, która jest prowadzona w mieście, zaczyna się od fajnych pieniędzy, a raptownie potem jest pstryk i dokładamy. Tak było z jednym placem, tak było z halą, tak było teraz z drugim, teraz jest z drugim placem. Jeżeli
Tak naprawdę zaczęliśmy budowę i rok temu niecały mieliśmy tu wizualizację, a więc wtedy mieliście pojęcie, jak to ma być budowane, kogo będziemy zapraszali, w jaki sposób chcemy zadaszenie. No ja sobie nie wyobrażam, że wy projektując plac stwierdziliście, że zadaszenie będzie ściągane i zakładane, bo po pierwsze to będzie się niszczyło, po drugie trzeba mieć gdzie to przechować. Także, a raptownie teraz stwierdziliście, że kurczę, to jednak będzie nie tak, dołóżmy 1,5 miliona i proszę nie cieszyć się, że będą oszczędności, bo to dalej my dokładamy te oszczędności, mogliśmy mieć po prostu zaciągając niższy kredyt. A więc to wiadomo, że pan stawia nas znowu pod ścianą, my to musimy dać, no bo nie ma innej możliwości, bo jeżeli zrobimy byle co, to po prostu będzie to nam niszczało, a nie będzie funkcjonalne, ale może przy następnych inwestycjach, które będziecie planowali, myślcie, zanim rozpoczniecie. Myślcie, jaki to ma być efekt tego, co będziemy chcieli z tym zrobić, kogo będziemy chcieli zapraszać, co będziemy chcieli z tym zrobić. No bo w tej chwili, panie burmistrzu, naprawdę, no to jest tak, że było byle co, a my stwierdziliśmy, że to byle co, to nam się nie przyda jednak, że my jednak zrobimy to konkretnie. Można króciutko, bo sam bardzo króciutko. Tak, oczywiście. Proszę bardzo, panie burmistrzu. W części ma pani rację, w części oczywiście nie i powiem, w której części pani nie ma racji, no bo poza tym, że wystąpienie było wyjątkowo polityczne, ale ja to rozumiem, bo jakby ten czas już się zbliża, jest jedno fajne stwierdzenie, które pani powiedziała. Było to w formule zaprojektuj i wybuduj, jeżeli chodzi o scenę. Przewidywania nasze techniczne mogą się zmieniać w ciągu wielu lat. Przewidywania związane z tym pierwszym rozwiązaniem sceny były jeszcze robione dla programu projektu Polska-Rosja sprzed kilku lat. Przeprojektowaliśmy samą nawierzchnię. Ze względu na to, że nie weszliśmy w dół pod ziemię, nadbudowaliśmy tą nawierzchnię. Parametry pewne nam się pozmieniały, bo w tym momencie musieliśmy dostosować do podwyższenia tak naprawdę nie tylko o metr, jeżeli ta nawierzchnia czy 60 czy 80 centymetrów, ale jeszcze 1,5 metra. To wszystko jakby poszło w górę. Ja rozumiem pani wypowiedź, natomiast nie do końca się z nią zgadzam. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jest się... Jeszcze pani? Ja tylko jeszcze dopowiem. Panie burmistrzu, w mieście nigdy polityki nie uprawiałam i nie będę uprawiała. Miasto jest dla naszych mieszkańców i my musimy dbać o to, żeby wydawać jak najmniej pieniędzy, bo to są ich pieniądze i żeby to było bardzo dobrze funkcjonalne. Także proszę nie mówić, że jakieś wystąpienia moje to są polityczne, bo nie są. Pan radny Azarowicz, proszę. Jestem za i zgadzam się z panem. Szanowny panie burmistrzu, chciałem zapytać taką sprawę. W tym całej przebudowie placu bierze udział firma Cowik. Ile firma Cowik zarobi na przełożeniu tej sieci 500? Jest jedna sprawa. I kto jest po prostu inspektorem nadzoru tej całości budowy? Dziękuję. Teraz później. Ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie jestem w stanie panu powiedzieć, kto szczury się Cowik weźmie. No nie jestem przygotowany na pytania poza zakresu sesji. No była komisja, można było pytać na komisji i teraz nie zawsze. Proszę bardzo. Pan radny, proszę bardzo, panie radny Sarzyński. Punkt 6, punkt B, rozdział 995. Zwiększenie o 120 tysięcy planów wydatków na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wykonalności projektów w ramach programu Polska Wschodnia i tak dalej. Działanie drugi. I tu jest odnośnik adaptacja do zmian klimatu. Co to oznacza? Proszę panie burmistrzu, co to oznacza? Adaptacja do zmian klimatu to jest coś, co było na ostatniej sesji tak naprawdę podejmowane, czyli całego planu, można powiedzieć, zabezpieczenia miasta przed skutkami raz zbyt wysokich temperatur, dwa skutków katastrofalnych powodzi przede wszystkim, bo od wiatru ciężko się uchronić tak naprawdę, a czyli tutaj no nie wiem, co by trzeba było budować, żeby drzew nie łamało przy odpowiedniej wichurze. Natomiast jest to program dedykowany bezpośrednio do 55 podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego
i Mazowieckiego, tylko dla 55 miasteczek tracących swoje właściwości gospodarczo-społeczne według pewnego opracowania profesora sprzed kilku lat. W tym również my się załapaliśmy. Jest na ten program przewidziane 550 milionów złotych. Dlaczego z tym się spieszymy? Ze względu na to, że wnioski mamy chyba składać czy do końca września, czy do połowy października. A aby złożyć takie wnioski, musimy mieć podstawowe dane planistyczne. Te opracowania pozwalają nam przeanalizować całą termikę, można powiedzieć, miasta, określić miejsca występowania najwyższych temperatur, ewentualnie sprawdzić, gdzie są zlewnie, sprawdzić sieć deszczową. W tym momencie te wszystkie dane są potrzebne do złożenia wniosku podstawowego, a wnioskować będziemy prawdopodobnie około 15 milionów, bo nie wszystkie samorządy, już dzisiaj wiem, nawet z naszego województwa, będą starały się o te pieniądze ze względu na zaangażowanie w wiele innych inwestycji. Powiem, dlaczego to jest ważne. Tutaj co prawda my będziemy próbować analizować, od tego zaczniemy od analizy, a za chwilę po tej analizie ja będę zapraszał Państwa radnych, bo chciałbym, żeby to było też transparentne, nad pomysłami, które można w ogóle wdrożyć. Powiem, jakie można wdrożyć, tak jakby co jest najbardziej preferowane, za co najwięcej punktów można dostać. Za tak zwane niebiesko-zielone oazy, tak to najprościej powiem, czyli stawki z fontannami, z gospodarowaniem, które są po pierwsze zlewnią, po drugie w sytuacji zwiększonej ilości opadów, czy po zwiększonej ilości opadów, albo w czasie suszy, przepraszam, po zwiększonej ilości są zlewnią, a w czasie suszy z tych stawków można korzystać do podlewania wokół zieleni, a dodatkowo ochładzają cały jakby zakres terenu. Stawki nie są duże, bo są planowane, nie mogą być planowane, ale mówię, że gdzieś tam w głowie jakby mi świta w kilku miejscach, maksymalnie 8 na 8 metrów z pewną głębokością. Ja technologicznie Państwu nie odpowiem, myślę, że siądziemy nad tym i pomyślimy. Myślimy o zagospodarowaniu jeziorka miejskiego łącznie z, jednak wstępnie wydaje się, że będzie możliwość, to co Pan Radny mi pytał, czy będzie możliwość, bo Pan Radny Witold o to pytał, czy będzie można pomosty i biologicznego oczyszczenia naszego jeziorka mleczarskiego, co jest istotne, aby nie wchodzić z ciężkim sprzętem. To jest też istotne, że w tym projekcie nie wycinamy żadnego drzewa, a przywracamy, można powiedzieć, pewną część naturze, ale naturze tam, gdzie jakby są pewne niebezpieczeństwa. W mojej głowie świta i jest to jakby myśl sensowna, aby stworzyć u nas, co jest stosowane już w wielu miejscach Polski i wiem, że wielu radnych też o to prosiło, jak nie tylko radnych, zielone przystanki. Planujemy. Mówię, bardzo wstępnie mówię, to planuję ja, z Państwem będę konsultował, a tak naprawdę przeprowadzimy też konsultacje społeczne, o co Państwa będę prosił, żeście Państwo na to zgodzili w pewnym momencie, bo jakby to też jest wymóg formalny. Wyznaczymy, czy 20 przystanków, czy ile, które będą zielonymi przystankami, z tą innowacją, że na każdym przystanku stworzymy mini tężnię. Więc czegoś takiego w Polsce nie ma, czyli w każdym momencie przy tak zwanych asfaltach siadamy sobie na przystanku, który jest fajnie osłonięty, dodatkowo mamy mini tężnię, czyli ona sobie spokojnie pracuje, oddychamy zdrowym, fajnym powietrzem i będzie takich punktów w mieście 20, a nie jeden czy dwa, gdzie się skupia wiele ludzi. Czyli przystanek nie służy tylko do przystanku komunikacyjnego, ale również do po drodze odpoczynku w danym miejscu i skorzystania z tego klimatu. Również zamierzamy zmienić dwa największe parkingi w mieście, betonowe na ulicy Turkowskiego, w zielone parkingi. Po pierwsze, zrobi nam to inaczej, odprowadzi nam to troszeczkę wody w sposób naturalny. Przy jednym z tych parkingów jest możliwość właśnie wykopania też stawu, który spowoduje, że będzie pewna forma zlewni nawet dodatkowej. A z drugiego parkingu, też powiem wstępnie, jeżeli wszystko na to pozwoli, pozyskamy materiał na remonty naszych poszczególnych chodników czy dróg zakładem usług komunalnych. Zielone parkingi są Państwu raczej znane. Jest to, co prawda tu niektórzy się będą pewnie trochę z nas śmiać, bo takie parkingi również się przy wzroście roślinności kosi. Ale jest to naprawdę bardzo ładne, fajne i ogranicza tą emisję ciepła. To są takie wstępne oczywiście pomysły, ale aby to opracować, musimy mieć wszelkie i przepracować, bo jak Państwo jeszcze mają pomysły, które będą wchodziły, to mówię, to jest bardzo krótki okres. My
Jak się spotkamy z ekspertami, myślę, że i Państwa zaprosimy na te spotkania chętnych, abyśmy mogli porozmawiać nad tą koncepcją szerzej. Do pozyskania, mówię, jest 15, jak dobrze pójdzie, może nawet 18 milionów. Można naprawdę fajną rzecz zrobić w mieście i, że tak powiem, rozzielenić jeszcze bardziej te zielone miejsca albo te, które są mniej zielone. Nie ma tutaj, ja nie będę mówił już dokładnie szczegółowo, jak ten program wygląda, bo nie wszystko się nadaje. Nie dostaniemy na przykład na donice z roślinami, na takie rzeczy, bo też mogą takie pytania paść, ale myślę, że to nie jest temat na teraz, co tam zrobimy, tylko czy w ogóle zrobimy, czy warto do tego podejść i czy warto spróbować pozyskać te pieniądze, a ku temu służy akurat i ta ekspertyza IPF-u. Dziękuję. Pani radna Machniewska, później pan radny Puszko. Powiedział pan, że będą śmieszyć te zielone, niektórych będą śmieszyć te zielone parkingi. No wie pan, na pewno będą śmieszyć, bo plac jest jaki jest, tak, w centrum. I jakoś pan nie myślał wtedy o tym, żeby, nie myślał pan o zieleni. Zrobił pan beton, a teraz będziemy mieli parkingi zielone. No, no rzeczywiście wywoła to uśmiech. Ale wie pan, mnie pana trochę słowa zaniepokoiły w pewnym momencie, a mianowicie powiedział pan, że niektóre samorządy się będą wycofywać z tego projektu ze względu na trwające czy też rozpoczęte inwestycje. Proszę powiedzieć, czy my też musimy mieć jakiś wkład, jaki to będzie wkład nasz własny, żeby otrzymać takie pieniądze na takie inwestycje, o których pan mówi, tak? Wkład jest 10-procentowy, czyli jest to wyjątkowo niski wkład. Patrząc, że całość inwestycji może być zrealizowana do 2027 roku, rozkładając to na kilka lat, nie jest to wkład jakiś oszałamiający. Proszę pana radny Puszko, jeszcze pytanie związane z tematem oczywiście. Oczywiście związane z tematem. Ad voce tego, co pan burmistrz wspomniał wcześniej o tych mini tężniach, ja uważam, że umieszczanie ich przy przystankach autobusowych to jest ogromne nieporozumienie, ponieważ te przystanki autobusowe to są przy drogach, tak? Wyobraźmy sobie teraz dzieci, które będą się znajdować właśnie przy tych mini tężniach. One powinny być umieszczone na terenach rekreacyjnych, czyli tam, gdzie są place zabaw, tam, gdzie jest park. Natomiast no, nie róbmy tego przy przystankach, bo dojdzie do tragedii. No ale to właśnie będziemy o tym dyskutować, jak będziemy się do tego ewentualnie zabierać. Teraz mówimy tylko o koncepcji i koszta w tej koncepcji. Czy więcej pytań nie ma do projektu uchwały? Pan radny Witardalski, proszę. Adrem wypowiedzi pana burmistrza o tych zielonych akcentach. Panie burmistrzu, dobrze było też na fali tych zielonych akcentów pamiętać, że my mamy piękny tutaj park. De facto można powiedzieć, że to można tam stworzyć arboretum, czyli ja to kiedyś wspominałem, jest tam osadzenia drzew z całego świata i jakby to wszystko oznaczyć, ścieżki zrobić edukacyjne, to by była piękna atrakcja i turystyczna, i edukacyjna naszego miasta. Dobrze by było o tym pamiętać. Przepraszam, jeżeli można szybciutko odpowiedzieć, zakres programu dotyczy zmniejszenia miejsc nagrzanych lub ewentualnie stworzenie zielono-niebieskich osad. Budownictwo bezpośrednio na terenach zielonych, gdzie przez to, że wybuduję tężnię, będę musiał wyciąć 5 drzew, od razu odpada. Ja nie mam prawa żadnego drzewka wyciąć tak naprawdę. Nie mamy prawa, robiąc tą inwestycję. Czyli musimy znajdować takie miejsce, w którym no jakby i też ochłodzić jakby sensownie. Raz ochłodzić, bo jeżeli chodzi o stawki, to one służą tak naprawdę do jakiejś retencji, do formy retencji plus pewnej rekreacji. Natomiast przystanki same w sobie są i drogi są największym najbardziej emitują ciepło tak naprawdę i tam jest najbardziej gorąco i to jest miejsce, w którym ktoś może właśnie przystanąć, odpocząć. Jeżeli one będą zielone, jeżeli te mini tężnie, o których mówię, będą zabezpieczone, bo to są mini tężnie na poziomie jednej części przystanku, jednej ściany, bo takie widziałem. Jeżeli powiem technologicznie, że na każdym dachu będzie fotowoltaika, wiatraczek i każdy z tych przystanków będzie monitorowany, to myślę, że niektórych też to uspokoi, jeżeli już oczywiście się na to państwo zgodzicie, czy społeczeństwo, bo myślę, że i konsultacje społeczne warto będzie przeprowadzić, a nawet jest obowiązek, o czym mówiłem. Więc pomysły, które ja mam, niekoniecznie będą realizowane. Możecie państwo swoje włączyć, natomiast mówię, że
okres trwania i budowania tych pomysłów będzie bardzo krótki. Pojawimy się z ekspertami, którzy wskażą, co tak naprawdę możemy z tego programu zrobić, aby być w ramach i dostać punkt, a nie, że tak powiem, wykluczyć się przez włączenie czegoś, co jest jakby, co nie wchodzi w ramy programu. Wystarczy, że jeden z punktów włączymy całego programu, bo jeden wniosek się składa, a nie 10, od razu mówię, i on nie będzie wchodził w program, będziemy mieli wyłączoną możliwość realizacji całego projektu, więc naprawdę bardzo będzie trzeba uważać, co tam włączamy i czy to wchodzi w rachubę. Każdy z nas ma marzenia i ja liczę na to, że te marzenia przedstawimy, ale na tyle realnie do realizacji, abyśmy mogli to wszystko ładnie połączyć do wspólnego projektu. Dziękuję. Dobrze, ale proszę zrozumieć, że teraz tylko dyskutujemy o kwocie 120 tysięcy złotych przeznaczonej na program wykonalności, także nie mówimy. Jeśli w temacie, bardzo proszę. Słucham uważnie. Szanowny panie burmistrzu, pan powiedział o tężniach. A czy nie warto zastanowić się, postawić tężnie, jak coś mówi, w miarę na terenie, tam, gdzie jest plac harcerski, w stronę po prostu w głąb tam. Nie trzeba wycinać drzew, nie trzeba nic. Praktycznie środek miasta i tam niestety ta tężnia by się wpisała pozytywnie. Dobrze, jak wiemy o tym, będą konsultacje, panie burmistrzu, i wówczas będzie właściwe miejsce i dyskusja na ten temat. Szkoda czasu. No słucham, chyba że dwa słowa. Jedno zdanie odpowiem. Mówiłem kilka sesji temu, mówiłem o tym też publicznie w programach, że ten teren został przekazany Zakładowi Gospodarki Odpadami, który realizuje ścieżkę edukacyjną połączoną z największym placem zabaw w mieście. I o tym już mówiłem dawno temu i przetarg się już odbył i tak naprawdę od poniedziałku wchodzą roboty związane z zagospodarowaniem tego terenu pod pierwszy etap, pod plac zabaw i ścieżkę edukacyjną, a dodatkowo, jeżeli będą kiedykolwiek jeszcze pieniądze, a myślę, że spółka wygospodaruje takie pieniądze, aby móc sobie doinwestować, jest tam planowana również hala do squasha, bo to jest obszar sportowo-rekreacyjny. Dziękuję. Zamykam dyskusję, przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projekt uchwały oznaczony numerem 1/71. Proszę o głosowanie teraz za, przeciw lub się wstrzymuje. Stwierdzam, że uchwała podjęta została jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 2/71. Panią radną Lucynę Jędryczka proszę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa po Jeziorze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt oznaczony numerem 3/71. Poproszę panią radną Wypisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja Gospodarki Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN po Jeziorze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, i później też drugiej uchwały, która jak gdyby wynika z tej obecnie opiniowanej, spotkała się wczoraj. Brała w nich udział część zainteresowanych radnych i radni komisji. Może zacznę od tego, co to jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to jest taka oferta dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tak zwaną zdolność czynszową i jednocześnie ich dochody są zbyt niskie, żeby nabyć mieszkanie.
Dzisiaj mieliśmy przyjemność wysłuchać naszych wyjaśnień od pana Pawła Krasowskiego, który rozwiał nam część wątpliwości na naszych wątpliwości. Ale takie rzeczy, które wypracowaliśmy wczoraj, dlaczego jest ważna ta inicjatywa dla naszego miasta, to przede wszystkim to, że daje nadzieję na budowę nowych mieszkań na zasadach podobnych do TBS-u. Udziałowcem jest Krajowy Zasób Nieruchomości, którego głównym zadaniem jest między innymi podejmowanie działań na rzecz realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem oraz wspieranie rozwoju społecznego, budownictwa czynszowego i komunalnego. A dla miasta każda możliwość pozyskiwania nowych form budownictwa jest po prostu zwyczajnie korzystna. Mieliśmy wiele obaw. Zastanawialiśmy się, czy jest zasadne powoływanie spółki zewnętrznej z siedzibą poza miastem w kontekście utrzymania, finansowania jej siedziby, zarządu, pracowników, bo nie wiemy, jakie będą parytety zarządu, czy i kto będzie ustalał zasady, gdzie i kto na przykład zbuduje pierwszy blok z 17 miast członkowskich. Nie wiemy też, czy mieszkańców Bartoszyc będzie stać na partycypację w zakupie. Później również do końca nie wiemy, czy utrzymanie, a w dalszej kolejności też, czy będzie mieszkańców stać na wykup tych mieszkań. Nie znamy też do końca warunków, jakie powinni spełniać partycypanci. Mamy też zbyt mało przykładów, jak to wygląda w innych miastach. Ale wiemy też, że nie daliśmy rady wybudować nowego budynku TBS-u z powodu zbyt wysokich kosztów, mimo zebrania odpowiedniej ilości osób partycypujących, że TBS na budowę domu ma już tylko, może wybudować tylko jeden blok. Wiemy też, że możemy pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie udziału w stworzonej spółce KZN Pojezierze. To wynika z kolejnego projektu uchwał, które też będziemy dzisiaj, nad którym będziemy dzisiaj głosować. Wiemy, że możemy otrzymać pod SIM-y, pani Krysiu, bardzo bym prosiła. Nie wiem, dlaczego jest pani tak niegrzeczna, ale przykro mi z tego powodu. No myślę, że mieszkańcy nie. No. Proszę o spokój, proszę kontynuować. Dziękuję panie przewodniczący za przywołanie do porządku pani radnej Dudy. Możemy otrzymać pod SIM-y grunty od KOWR-u na budowę w tym systemie. To są te grunty za szpitalem, za policją tam. I że kredyt poręcza państwo. Wobec tych wypracowanych danych, dbając o budżet, można założyć, że miasto i jego mieszkańcy niczym nie ryzykują. Miasto wchodzi w spółkę celową, samofinansującą się z wkładem z zewnątrz, a mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z nowych, choć podobnych do TBS-u, form nabycia partycypacji mieszkania. Dlatego komisja stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący się, projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Pan radny Sarzyński, proszę. To jedną osobą wstrzymującą się byłem ja i chciałbym, że tak powiem, uzasadnić, dlaczego miałem wątpliwości. Tych wątpliwości już dzisiaj nie mam. Pierwsza rzecz. Zostaliśmy poinformowani, że do utworzenia spółki nie potrzeba nam żadnych środków. Te środki zewnętrznie otrzymamy. No, okazuje się, że tak chyba do końca nie jest.
Kodeks spółek handlowych wyraźnie mówi, jak powstaje spółka. No i tutaj jest punkt drugi. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez burmistrza miasta Bartoszyce wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Więc z tego, co tu pan powiedział, przedstawiciel ewentualnej spółki, ziemia, którą możemy otrzymać, to nie my otrzymamy, tylko otrzyma taże spółka. Także tu już jako wkład niepieniężny to nie wchodzi. Teraz następna rzecz. Zapytałem pana, przedstawiciela tej spółki, jaki jest koszt budowy, więc odpowiedział, że 6,5 tysiąca złotych. W 2021 roku koszt budowy 1 m2 to było 5100 zł. Widzicie państwo, jak poszły ceny do góry i w trzecim kwartale 2020 roku ten koszt waha się w granicach 5300 zł. Więc można by powiedzieć, że w tych czasach powinno drastycznie pójść do góry. Jak zapytałem pana, ile, jaki koszt, to on mówi 6,5 tysiąca. Więc 1200 zł koszt budowy jest wyższy, jak podaje GUS. Ja mówię... Dlatego zaznaczam, jakie były skoki cenowe. Podałem 2021 rok. Teraz następna rzecz. Możemy się zachłysnąć tym, że otrzymamy pod warunkiem, że przystąpimy do spółki, otrzymamy 3 miliony złotych. Więc ja pozwoliłem sobie wyliczyć przy tej cenie 5200, ile metrów kwadratowych i ile mieszkań. To jest około 750 metrów kwadratowych, to jest przez 65 metrów mieszkanie. No to wychodzi 11 mieszkań, proszę państwa. Ale poszedłem dalej. I te 3 miliony złotych, okazało się, że one, tu pan potwierdził, że tu trzeba będzie specjalnej uchwały, jeżeli z tych 3 milionów złotych, które otrzymamy przystępując do spółki, będzie zainwestowane w budowę. Nie będzie zainwestowane, na tą chwilę jest 0 złotych, czyli 3 miliony złotych, ktoś otrzymuje, spółka otrzymuje, my z tego nie mamy nic. To idzie jakby na zarząd. Czyli budowa zaczyna się od samych kredytów. Zapytałem pana o kredyty preferencyjne. No jeżeli kredyt preferencyjny, po prostu powiedziałbym mi, jaka to jest wysokość procentowo. Nie otrzymałem odpowiedzi. I teraz za same zarządzanie. Zadałem panu pytanie, ile kosztuje zarządzanie 1 m2, jak to jest ogólnie przyjęte we wszystkich spółkach. Taka cena jest podawana. Więc za metr kwadratowy tejże spółki przewidują 18 zł. Tu od pana się nie dowiedziałem, ale dowiedziałem się, zaraz powiem skąd. Więc 18 zł. Sprawdziłem, ile jest za metr kwadratowy w Bartoszycach. To jest w granicach 13 zł. Sprawdziłem, ile jest w Elblągu. To jest w granicach 13 zł. Więc zadaję pytanie, po co my mamy budować poprzez jakąś tam spółkę, gdzie mamy swój TBS? To, że nie otrzymaliśmy pieniędzy na TBS, czy budowanie jest drogie, no to się nad tym zastanówmy. Poza tym, utrzymanie zarządu to jest 2 miliony złotych, czyli 14 milionów idzie. Teraz zwróćcie państwo uwagę, jaki zarząd jest w TBS-ie w Bartoszycach. Jest jednoosobowy zarząd, tam jest chyba księgowa na jedną, drugą etatu i nie wiem, czy jest jakiś pracownik. Więc zobaczcie, jakie są niskie koszty. Tam koszty będą o wiele wyższe. No i następna sprawa, którą, że tak powiem, chciałbym wyjaśnić, skąd moje te dane jeszcze dodatkowe, to jest z miasta Elbląg.
gdzie rozmawiałem z wiceprezydentem i on powiedział, że nie przystąpi do tejże spółki, ponieważ ma TBS i jeżeli już, to będzie inwestował w TBS, w TBS-y. Następna rzecz, którą chciałbym rozwiać troszeczkę, bo wszystko zostało tak pięknie przedstawione. Chciałbym Państwu powiedzieć, że zagrożenia są znaczne, dlatego że partycypantów jest około 17. Ziemie, na których mają się odbywać te inwestycje, są, że tak powiem, w różnej sprawności. O, może tak to ujmę. Bo chodzi o to, że tam wystąpi Kurzawa, wystąpi coś tam. I teraz, proszę Państwa, to kodeks spółek handlowych mówi, że w razie obsuwy i plajty, to nie spółka ponosi, to znaczy nie spółka, partycypanci tej spółki ponoszą koszty związane z plajtą. Także zagrożenie jest. Ja osobiście mam serce po lewej stronie i też jestem za tym, żeby budować mieszkania tanie, ale nie jestem za tym, żeby już na tym etapie zapowiedzi drenować ludziom finanse, kieszenie, bo to nie w tym kierunku idzie. To, co powiedziała pani Ela, że to zmierza w kierunku Mieszkania Plus, że te Mieszkania Plus były zupełnym fiaskiem, dlatego nie wiem, ktoś się oparł na TBS-ach, no ale jeżeli te TBS-y są dobre, bo ustawa i większość przejęta jest od TBS-ów, no to kultywujmy te TBS-y. No, po co tworzyć nowe spółki? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może chwileczkę, no może pan burmistrz prawo za kolejnością. Bardzo króciutko. TBS i my z poręczeniem i wkładem własnym miasta nie byliśmy w stanie wybudować, co już wcześniej stwierdzono, budynku. To jest po pierwsze. Po drugie, ciężko w tym momencie dzielić skórę na niedźwiedziu i mówić, że my dostaniemy zero na inwestycje, bo tak naprawdę my zero włożymy. Wnioskujemy o pieniądze 3 miliony z zewnątrz, które przekazujemy dla spółki, po drodze nie dokładając ani złotówki. Więc tych pieniędzy tak naprawdę widzimy przepływ na koncie. A jest to pieniądz dla nas osobiście nawet wirtualny, dla spółki jest to pieniądz oczywiście docelowo fizyczny. To jest po pierwsze. Po drugie, jest to uchwała intencyjna. Co oznacza jedno? W sytuacji, w której ja mogę ze swojej strony zapowiedzieć, nie otrzymamy tych pieniędzy, bez państwa, a właśnie na własny swój rozum, ja do tej spółki nie przystąpię z wkładem własnym, więc temat jest chyba jasny. Jeżeli nie otrzymamy 3 milionów, ani państwo, ani ja nie zgodzimy się na to, aby wejść z spółki i wkładać w tym momencie 3 miliony, bo te 3 miliony moglibyśmy włożyć tak samo do TBS-ów, tak? To jest to jak logika. No to tą logikę znamy od początku, jakby wiedzieliśmy. Co do czynszów, to ładnie sobie powiedzieć o tak zwanym budownictwie komunalnym, którego my zazwyczaj nie stosujemy ze względu na to, że nas na to też osobiście nie stać, aby budować bloki, a później po kilku latach je sprzedawać za 15%, przepraszam, to tak to wygląda, gdzie no to po prostu mało kto tak naprawdę powiększa zasób komunalny, którakolwiek gmina, no bo to jest drogie, tak naprawdę drogie i nieefektywne, bo tu nie ma żadnej stopy zwrotu, jeżeli chodzi o zbudowanie danych mieszkań. Mamy, jak też wspominał ekspert, są różne programy dofinansowania związane również z klimatem, również z samowystarczalnością energetyczną danych budynków i dofinansowania są naprawdę spore i z takich dofinansowań się korzysta lub będzie się korzystało, ale to już jakby na etapie budowy, bo ja w tym momencie o etapie budowy nie mówię. Mamy tereny bezpośrednio przy nas, na szczęście to, co też kiedyś zakładaliśmy, będąc radnymi, również ja byłem wówczas radnym 2 kadencje temu, że warto na tych terenach, które wtedy było pod agencją innej nazwy, obecnie pod Kowrem, można by było zrobić w planie zagospodarowania budownictwo wielorodzinne.
jesteśmy jakby o krok do przodu, o czym też dzisiaj mówiliśmy w stosunku do niektórych miast, które może i mają tereny kowrowskie, natomiast one mogą być jeszcze nawet nieodrolnione, a już nie mówiąc o planie. A metoda odrolnienia jakby jest logiczne, plan jest szybki, przekazanie z agencji do agencji też jest szybkie, ale podstawą jest otrzymanie tych 3 milionów. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ja biorę kredyt komercyjny, kupuję mieszkanie i choćbym miał czynsz 10 zł od metra kwadratowego w spółdzielni, to jak sobie przeliczę swój kredyt, który ja wziąłem, a tak robimy w większości przypadków, a mamy zdolność kredytową, bo często właśnie tej zdolności nie ma i to jakby pomoże niektórym osobom ten kredyt uzyskać, choć dobrze zarabiają, zdolności nie mają. Miejmy to w świadomości, że często to nie jest powiązane z dobrymi zarobkami, ale jakąś historią kredytową, często z tym, że jedna osoba w rodzinie zarabia, ale ma przyzwoite pieniądze, ma się trójkę dzieci. Różne są sytuacje, o czym dokładnie Państwo wiedzą i banki podchodzą do tego tak, a nie inaczej. I w tym momencie, jeżeli podzieliłbym sobie koszt swojego kredytu komercyjnego i doliczył do stawki czynszu, to ja obecnie płaciłbym czynsz na poziomie średnio 30-32 zł za metr kwadratowy. Więc jeżeli ja posiadam taki kredyt, w którym wyjdzie mi to 20 czy 25, to z przyjemnością wchodzę, który jest zabezpieczony zewnętrznie, spłacam w momencie, kiedy nie chcę spłacać albo twierdzę, że nie stać mnie na to mieszkanie, się z niego po prostu wyprowadzam i nie ciągnie się za mną żadna historia kredytowa. To jest moim zdaniem plus, nie minus. Ja mam prawo wynająć. Ja mam prawo w tym momencie, to też dla niektórych może zabrzmi dziwnie, zdecyduję się jednak swoje życie skierować w inny teren Polski czy świata. Nie jestem związany z mieszkaniem, mogę z niego wyjść. Więc to jest jakby i tak kiedyś, i tak właściwie w większości państw europejskich jest. Też w Ameryce, jak Państwo dokładnie wiedzą, nie wszyscy posiadają własność. My jesteśmy jako Polacy przyzwyczajeni do własności mieszkania. Natomiast nie jest to ogólna światowa tendencja, co nie znaczy, że zabraniam komuś wykupywać takiego mieszkania, czy jak ktoś chce koniecznie później komuś przekazać, wiadomo, w spadku i tak dalej. Ale ja mówię o całej procedurze związanej, jakby bardzo szeroko idąc, to co też zrobił pan radny Sarzyński, gdzie dzisiaj tak naprawdę mówimy o próbie inicjatywnej wejścia w spółkę, tak, składających się z wielu samorządów, właśnie po to, co chciałem Państwu powiedzieć, aby nie powielać kosztów poszczególnych zarządów, bo nikt nam nie zabronił poza TBS-em założyć SIM-u własnego, albo tylko z gminą, albo tylko z dwiema gminami. Jeżeli udaje się połączyć tyle samorządów, z automatu koszt zarządu nawet z tej kwoty, o której mówimy, załóżmy, otrzymają te wszystkie samorządy po 3 miliony. Możliwe, że nie otrzymają. W sytuacji, w której otrzymają 3 podmioty, a 15 nie otrzyma, również nie wejdziemy tą spółkę, bo to przestanie być dla nas opłacalne. Będzie to wszystko analizowane na bieżąco i Państwo dokładnie wiedzą, że przy kwotach 3 milionowych związanych z tego typu działaniami, a zwłaszcza zewnętrznymi, trzeba bardzo uważać. Ja jestem tego świadomy. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, prosimy Pani Zawodzka. Proszę Państwa, ja bym chciała tylko jeszcze powiedzieć, bo pokusiłam się o takie zestawienie, czym różnią się SIM-y od TBS-ów. W zasadzie to różnic, tak jak wcześniej powiedziałam, jest niewiele, ponieważ i jedno, i drugie jest dla tego, żeby osoby, które nie mają zdolności kredytową, a mają tak zwaną zdolność czynszową, czyli podobnie jak teraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, partycypują, mają swój udział i mogą stać się posiadaczem mieszkania. Może nie na własność w tej chwili, ale mogą to zrobić po iluś tam latach. A to oznacza, że ich dochody nie są zbyt wysokie. Aby przyznać im lokal komunalny, muszą spełniać określone założenia. A żeby dostać TBS, również muszą spełnić określone założenia i wpłacić kawałek tej swojej części partycypacji. I ta partycypacja i w SIM-ach, i w TBS-ach jest. Nie wiem, czy się nie zamieszałam, czy to jest jasne. I podobnie jak w TBS-ach, czynsz w SIM-ach nie może przekroczyć określonych ustawowo wartości. A więc tak naprawdę to brak jest istotnych zmian w funkcjonowaniu i tego, i tego. I bez względu na to, przepraszam, czy serce mamy po lewej, czy po prawej stronie,
to po prostu zwyczajnie warto spróbować wejść w ten system, żeby mieszkańcom dać możliwość decydowania, czy oni chcą mieć mieszkanie na takich zasadach, czy nie chcą, ale żeby mieli możliwość. Mało tego, wychodzi na to, że TBS-y generalnie, no, SIM-y mogą pochłonąć TBS-y również, tak? Nie mają prawnego obowiązku zmiany nazwy, mogą wejść z własnej inicjatywy do SIM-ów albo nie wejść do tych SIM-ów. I teraz rozważając to, bo naprawdę pozostawmy w tym momencie koszta funkcjonowania zarządu, a zastanówmy się nad tym, co jest ważne dla mieszkańców, a wydaje mi się, że dla mieszkańców ważne, może stoję na stanowisku, że dla mieszkańców ważne jest to, żeby być w posiadaniu nowego mieszkania, może nie zaciągać kredytu na całe mieszkanie, ale wziąć na, załóżmy, kredyt na to, żeby móc być partycypantem i mieszkać na swoim, a mieszkać na swoim dla wielu oznacza to, że nie muszą przenosić się z miejsca na miejsca, bo wynajmują mieszkanie, a daje im to przynajmniej jakąś tam część, że mają coś swojego i mieszkają na swoim. I czy oni będą mieszkali w SIM-ach, w tej zbudowanych w budynku, bo myślę, że dla mieszkańca, nie wiem, czy to jest istotne, czy on będzie mieszkał w budynku ze społecznej inicjatywy mieszkaniowej, czy z Towarzystwa Budownictwa Społecznego na dłuższą metę i jest mu to obojętne, ponieważ dla każdego ważne jest, żeby mieć swoje cztery kąty. Dlatego wypracowaliśmy z komisją takie wnioski, może nie wszyscy się z nią zgodzili, ale staraliśmy się i doszliśmy do takich wniosków, że po prostu dla nas, dla miasta warto spróbować. I to, co powiedział burmistrz, no, na dzień dzisiejszy, i owszem, że są, na dzień dzisiejszy naszym wkładem jest te 3 miliony i oczywiście, że mamy z tego powodu wiele dylematów, obaw i różnych niewyjaśnionych, żadnych odpowiedzi w tym kierunku, ale generalnie, no, co nam szkodzi spróbować wybudować dla mieszkańców budynek. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Pani radna Zabłocka, proszę. Znaczy, ja tu dołożę, że jedyną różnicą by było, że gdyby TBS wchodził do SIM-ów, to po prostu musiałby sam z własnej kieszeni zapłacić te 3 miliony. W tej chwili my nie dajemy nic, proszę Państwa, bo wszyscy mówicie, że my, nasz wkład własny jest 3 miliony. Nasz wkład własny będzie zero, bo te 3 miliony dostaniemy. Będziemy mieli, pieniądze przejdą, że tak powiem, z prawej kieszeni do lewej kieszeni, a więc nic nie będziemy mieli żadnego wkładu własnego. Panie burmistrzu, ja troszeczkę w innej sprawie, ponieważ moja propozycja jest taka, ponieważ to mnie na przykład ta uchwała tak troszeczkę przeraziła, bo tu jest wyrażam zgodę na utworzenie spółki. Czy można by było, że wyrażenie inicjatywy na utworzenie spółki, a nie zgody? Bo inicjatywa to jest taka, że my, no rzeczywiście pan zadecyduje, czy wchodzimy, czy nie. Wyrażamy zgodę, to już jest takie jednoznaczne, że do tej spółki wchodzimy. Aha. No i jeszcze moja jedna prośba, panie burmistrzu, ponieważ tak, wejście miasta w spółkę, to uważam, że jest to naprawdę bardzo ważna rzecz. My dostaliśmy przed sesją tak naprawdę pół godziny rozmowy z panem i mamy podnieść rękę, czy do tej spółki wchodzimy, czy nie, nie mając możliwości weryfikowania tego, co pan powiedział, nie mając możliwości tak naprawdę zapoznania się tak dokładnego z tymi materiałami, które dostaliśmy, bo my je dostaliśmy pół godziny przed sesją. Moja prośba jest taka, czy następnym razem można zrobić to, nie wiem, dzień wcześniej, takie spotkanie, dwa dni wcześniej, żebyśmy mogli się z tym przespać, przeanalizować, że tak powiem, no, zweryfikować to, co jest powiedziane, no bo to w tym przypadku to akurat, no mówię, no nic nie tracimy, tak? Bo myślę, że wszystkie miasta, które w to wejdą miasta, które będą miały takie same inicjatywy jak my, a więc nie powinno być problemów. Natomiast, no mówię, następnym razem naprawdę prosimy o dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, żebyśmy z tym mogli się przespać, przeanalizować, porozmawiać, nie wiem, z jakimiś tam ludźmi, którzy może więcej wiedzą na ten temat, tak? Także to jest moja taka prośba. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu, a jeszcze pan radny, tak? Proszę, pan przewodniczący. Ja może tak krótko. Różnica między TBS a SIM na dzień dzisiejszy polega na tym, że z TBS-u nie udało nam się stworzyć konfiguracji, jak powiedział pan burmistrz, do wybudowania budynku. Tu natomiast jest realna szansa, żebyśmy bez wkładu własnego właśnie wybudowali. I poza tym, tak jak burmistrz powiedział, jest to uchwała intencyjna, więc będziemy mieli na to wpływ, tak, i nie ma na co... Neutralne dla budżetu. Tak jest.
Proszę, jeszcze się zgłasza pan Lidziński, później pan Darski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, tutaj w tych materiałach, które dostaliśmy, na stronie 10 jest utworzenie tej spółki SIM. I tylko takie techniczne pytanie, ponieważ rozumiem, że jesteśmy w punkcie trzecim kolejności utworzenia tej spółki, czyli podjęcie przez Radę Gminy uchwał związanych z powołaniem SIM. I tam są takie trzy podpunkty. My w tej chwili będziemy podejmowali uchwały w dwóch podpunktach. Trzecim podpunktem jest uchwała w sprawie udziałów. Czy tej uchwały nie podejmujemy, czy ją będziemy później podejmowali, czy ona jest tu włożona razem? Informuję, że aby włożyć jakiekolwiek udziały, musimy złożyć poprawnie wniosek i otrzymać. Więc tu mamy w tym momencie wnioskowanie o udziały. Czyli drodzy państwo, co jest jakby logiczne i też mówiłem na tym etapie, możecie państwo po podjęciu tych dwóch uchwał, po nieotrzymaniu udziałów, zatrzymać cały proces. To mówiłem, to jest dla państwa bezpieczne, tak samo mnie kontrolujecie, więc nie ma szans, żeby była założona spółka w sytuacji, kiedy państwo nie przeznaczą dalej udziałów, tak? No jest wszystko. Pan radny Dalski jeszcze, proszę. To znaczy pani Ela powiedziała, że tu chodzi o słowo inicjatywa, a mówimy cały czas o intencji. Mi się wydaje, że tam powinno być wyrażamy intencji. Ja cofam swoje, dlatego że no te materiały, no nie mieliśmy do końca się możliwości zapoznania, bo mówię, to jest pół godziny, a tu jasno jest napisane, że musimy wyrazić zgodę, także ja cofam swoje. Tak, rozumiem. Rozumiem. Nie ma co do treści wątpliwości. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym przeciw uchwała została podjęta. Za 15, jeden wstrzymujący, jeden przeciw. Punkt 2d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Projekt oznaczony numerem 4/71. Czy opinia pani przewodnicząca? Już była, rozumiem, tak, bo chyba. Mogę powiedzieć, że pozytywnie. Pozytywnie, tak jest. Czy ktoś z państwa chciałby się odnieść do dyskusji? Do projektu uchwały, jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym przeciw uchwała została podjęta. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 71. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.